Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, seria Mistrzów Świata i 15 Mistrz Świata przed nami, czyli wizwa Nathan Anand, sympatyczny hinduski super arcymistrz. Moi drodzy, partia z 97 roku z Joelem Lotierem, o ile dobrze wymawiam, Lothier, po polsku może tak. Moi drodzy, to był szachista francuski, który jako pierwszy z Francuzów zdobył tytuł Mistrza Świata. Uwaga, do lat 12, potem do lat 20 Przedzając m.in. Wasylia Iwanczuka w turnieju i Borysa Gelfanda, teraz już wielkie z nazwiska w świecie szachów. Moi drodzy, partia niezwykle interesująca, jak to zwykle u Ananda bywa. Dużo taktyki, dużo ciekawych zagrań, ale przede wszystkim prawdopodobnie domowych analiz. O, to był pracuś niesamowity. Anand e, niesamowicie pracował nad szachami całe życie. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Tutaj od razu e, przypuszczam, że nie będzie Wam się chciało po tej partii grać obrony skandynawskiej, jeżeli ktoś ją stosuje e, oczywiście żarcik, ale może zniechęcić e, tych wariantów jest sporo, E4, D5, no i tym ruchem e, się tutaj rozpoczęła ta partia, po wybiciu Hetman wybił na D5, istnieje możliwość oczywiście zagrania skoczek F6 z innym wariantem, no lecz tutaj Francuz postanowił wybić Hetmanem, na wysokim poziomie w dzisiejszych czasach e, raczej nie spotyka się obrony skandynawskiej z uwagi na to, że to jest taki debiut, no Cienki bym powiedział, jeżeli chodzi o 2700. No cóż, i słusznie, tak, zgadzam się z tym w zupełności. Tutaj białe spokojnie wyprowadzają sobie skoczka na C3, atakując tego Hetmana. Więc na A5 tutaj Hetman zmierza. Tam jakiś szach typu na E5 czy E6. Nie ma ogromnego znaczenia absolutnie, bo tutaj wyprowadzamy sobie dalej figury, go nie Cerwa, skoczek F3, D4. Tu istnieje też taka pułapka, że jak Hetman pójdzie na C6, moi drodzy, no to pamiętajmy tutaj związanie, zdobywamy Hetmana. Hetman idzie na A5 w partii D4. Białe grają bardzo naturalnie, bez żadnych tutaj e, dziwnych, ciężkich posunięć. Wyprowadzamy pionka do środka. Po prostu. Skoczek F6, skoczek F3, zobaczcie naturalna sprawa. C6. Ten ruch się przydaje do tego, żeby Hetman czasami miał ucieczkę, ale też, żeby tutaj skoczek nigdzie nie wskakiwał. E, no i to taki ruch po prostu. Generalnie blokuje też skoczka, ale coś za coś, moi drodzy. Głównie chodzi o to, żeby Hetman miał furtkę ucieczki i goniec C4. Właśnie. Spotyka się taki ruch jak goniec E2, czasami, ale goniec C 4 jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy i pokazuje charakter gry, już ze strony białych. Chodzi o to, że czasami. Tam na F7 są pewnego rodzaju pułapki. Jak się uda wejść z skoczkiem na E5, to grozimy bezpośrednim atakiem, ale to jest bardziej dla osób początkujących. Warto y, o tym wiedzieć. Tu goniec wychodzi bardzo aktywnie. Absolutnie, absolutnie nie boimy się tutaj zagrania B5. Goniec B3 można zagrać, B4 absolutnie nic nie daje. Te piątki, jak za szybko pójdą, tracą po prostu tempa, a figury się tylko ma manewrują w bardzo ciekawe miejsca. Moi drodzy, goniec F5 nastąpiło. Tutaj można było oczywiście zagrać gońcem na G4. Jest to jak najbardziej naturalne posunięcie. Można by go przepędzić, grać normalnie. W szachy, nawet do G4 próbować. No koniec zagrał na F5, i teraz Anand y, mógł zrobić roszadę lub wyprowadzić kolejną figurę aktywnie. Na przykład na F4, to nie mówię, że na G5. Y, I teraz zagrał inaczej. Otóż bezpośrednia groźba zauważcie, na F7, to y, o czym przed chwilą mówiłem. No i jak się bronić? No, oczywiście obrona na razie jest, tu wszystko jest w porządku, jest E6 czarne tutaj e, ustawiają taką barykadę, nie do przebicia niemalże. No ale Anand sobie z tym e, zaczyna doskonale radzić i zagrywa bardzo ciekawe, ostre posunięcie. Bardzo mi się podoba tutaj e, tal pewnie jakby żyłby, klaskał, aczkolwiek e, e, Słuchajcie, no ten ruch y, wydaje się normalnym. Jeżeli ktoś lubi agresywne szachy, to myślę, że bez problemu. G4 by zagrał. No właśnie, Anand zagrał G4, zaatakował gońca. Skoczek się przydaje przy obronie. Hetman przy obronie. Fajnie to wszystko wygląda. Ten goniec uciekł sobie na G6. I H4, moi drodzy. No idzie tutaj biały na czarnego, bez y, trzymanki w ogóle. Nie patrząc na tyły, idzie pionami na przeciwnik. No i skoczek zagrał na b7. O co chodzi? No chodzi o to, żeby wymienić tego paskudnego skoczka dla czarnych oczywiście, bo skoczek tutaj stoi wyśmienicie. No i próbować tam, ten goniec oczywiście nie zginie, bo ma furtkę na, na e4. Pamiętajmy, że tu jest związanie, skoczek nie może zbić. Tutaj białe wybiły, skoczek wybił. I h5. No i koniec właśnie zagrał na 4. Zauważcie, nie można zbić gońca, wszystko jest w porządku. Tutaj czarne nie tracą figury, ale pozycja już wygląda nieco dziwnie, niż yy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gramy sobie po prostu włoską i widzimy te same schematy to już jest inna pozycja i teraz y, należy spróbować zagrać jakoś mega kreatywnie. Pytanie do widzów, czy jak atakuje nam y, tutaj goniec zwierzę czy możemy zrobić roszadę krótko w tym momencie? Oczywiście to jest pytanie do osób początkujących, y, osoby, które znają dobrze zasady, oczywiście wiedzą, że roszadę można zrobić absolutnie bez żadnego problemu, jeżeli byłby szach, oczywiście to nie można zrobić, ale dobra, to na marginesie, tutaj Anant, moi drodzy, zagrał taki y, bardzo ciekawy ruch, no F3 się narzuca, ale goniec idzie sobie na D5 i wszystko jest w porządku, czar. Tu wieża zagrała na H3. Ciekawy ruch. Wieża na H3 bardzo ciekawa idea. Bronik, skoczka. Czasami wieża może się znajdować w centrum i jeszcze atakować króla. No i właśnie. Król jest w centrum, też pamiętajmy, ale gra toczy się dalej. Tutaj czarne pokusiły się o przegonienie tej wieży. No, na G3 narzuca się oczywiście, ale go nie zawsze wraca tam, więc wieża zagrała od razu na E3. Bardzo dziwny układ, jak na początek gry. Mamy 13 ruch, a wieża znajduje się w centrum. Na polu E3, w ogóle, coś ciekawe. Skoczek zagrał w tym momencie na B6. No właśnie, moi drodzy. Tutaj przede wszystkim ja bym czarnymi próbował, znaczy to teraz mi się łatwo mówi, bo sobie Analizuje, ale próbował na przykład zagrać coś w tym stylu, albo z Hetmanem zagrać sobie na C7, żeby tam może wtargnąć do obozu przeciwnika. No, anant na pewno był na takie rzeczy przygotowany. Tutaj ta pozycja według oceny silnika jest no, równa, po prostu równa, taka dynamiczna, troszeczkę równowaga, lecz. No, jak ktoś ma nową pozycję tutaj i gra sobie w ten sposób i jest zaskoczony, to myślę, że dużo się musi napocić, i dlatego też tutaj Francuz pewnie zdecydował się na taki ruch skoczek B6, obawiając się może jakiegoś tam kopnięcia na E6. Nie wiadomo, może wieża by zbiła, król, może miały problemy. Ten skoczek czasami chce wejść po prostu na D5. Goniec zagrał na D3 spokojnie, zobaczcie. Anat w ogóle tutaj e, przeszedł e, troszeczkę w tę stronę, i teraz o co chodzi. Jeżeli e, na przykład goniec by zagrał na d5, to goniec d2 i próbujemy jakoś tego gońca może łapać w stylu go, skoczek e2, c4. Takie plany mogłyby istnieć, moi drodzy. Aczkolwiek tutaj białe się czują znakomicie w tej pozycji. Skoczek zagrał na d5. No właśnie to wydaje się bardzo groźnym ruchem dla białych, z tego względu, że grozi wzięcie wieży i tu jest związanie bardzo ładne. Grozi wzięcie skoczka. Czasami też goniec b4 wskakuje. Moi drodzy, jak się teraz zachować? Anand w ogóle... E, no fantastycznie rozgrywa te pozycje yy, i piękny ruch nam zagrywa tłumacząc jak się powinno grać w szachy moi drodzy. Jaki to ruch? Możecie sobie oczywiście zawsze zatrzymać materiał, poszukać posunięcia, ja już tłumaczę. Jest to ruch F3. Łapiemy się za głowę i mówimy: o co kaman? O co tutaj w ogóle chodzi? Przecież skoczek może zbić nam po prostu wieżę. Zauważmy, że goniec, no G2, chyba pomolił kolory. No tutaj biały goniec powinien się znajdować, a niestandardowo bardzo sytuacja wygląda. I te pionki przede wszystkim blokują tego gońca. To jest y, oczywista rzecz i że białe będą chciały tego gońca złapać. Za cenę wieży, jakbyśmy odbili na przykład, y, no to sprawdźmy sobie. Po prostu jakby to było bicie, goniec by zbił. I byłaby na przykład zrybuna roszada. To są takie ruchy silnikowe najlepsze w danym momencie. Ciekawe, czy sobie białe poradzą. Y, zawsze jak goniec wybije, hetman wybija. Pamiętajmy, że białe mają dwie figury za, dwie lekkie figury za wieżę, więc to jest przewaga w debiucie. Duża, duża przewaga. Król by mógł zagrać na e2 w tym momencie i goniec na h3 h 1. łapiemy tego gońca bez problemu. C5 otwiera pozycję, ale tutaj bez problemu wybijamy. I, moi drodzy, najpierw zabezpieczamy swojego króla, swoje jakieś tutaj e, takie opcje dla przeciwnika. Znaczy, no, chodzi mi o to, że staramy się tak grać. Aby przeciwnik nie złapał kontry, krótko mówiąc. No, i po tym ruchu w następnych posunięciach tutaj spokojnie tego gońca odbijamy. Jasne, że goniec może wybić piątka, po prostu odbijamy i tyle. Przewaga białych byłaby ogromna, dwie lekkie figury. No, i myślę, że na poziomie Ananda bez problemu tu by sobie białe poradziły. Moi drodzy, po F3 czarne zagrały jednak goniec B4, licząc na, licząc na jakąś tutaj zadymę prawdopodobnie. Król F2 grzecznie, zauważcie, że bicie wieży jeszcze nie następuje. I czarne zbiły na C3. Gońce. wybicie nastąpiło i hetman C3 wydawałoby się, że zobaczcie, tutaj wisi wieża tutaj wisi pionek, tutaj wisi wieża wszystko wisi u białych białe powoli tracą piony materiał, ale spokojna głowa moi drodzy, tu się wszystko broni przede wszystkim głównie bazujemy na tym, że ten goniec nie ma wyjścia z obozu przeciwnika z obozu białych wieża zagrywa spokojnie na B1 naturalne posunięcie i Hetman zbija tego pionka, wiążąc jeszcze tutaj te wieże. Ale Anan się nie przejmuje i uderza na B7 z lekką kontrą, można powiedzieć. Teraz wieża zagrywa na D8 i pytanie, jak zagrać? No właśnie, bo zobaczcie, że tutaj na przykład nie można zrobić roszady, co też jest bardzo ważne, bo mamy świetny strzał z szachem i Hetman wzięty na D4. Więc no wieża zagrywa na D8. Moi drodzy... Jak grać dalej te pozycje? Chodzi o to, że no to wszystko stoi. Nie możemy królem zbić, bo tracimy tutaj wieżę. Goniec i Hetman. Więc nie ciekawie. Nie, nie śpieszymy się z biciem. Jakoś trzeba zagrać. na tutaj przypuszczam, że miał te pozycje w domu. On pracował na komputerach już w latach 90. na pewno. Widziałem kiedyś jakieś zdjęcie, właśnie jak pracował z komputerami. Wiadomo, że to nie była taka moc obliczeniowa jak dzisiaj, ale jednak przewaga była nad człowiekiem, jeśli dużo pracował, właśnie z silnikiem. Moi drodzy, zagrał H6. O co chodzi w tym ruchu? Za chwilę się to wszystko rozjaśni, jak zobaczycie, co się działo za moment dosłownie. Przede wszystkim osłabienie trochę skrzydła, no zagra tak, no to zagra, no to nic się w zasadzie nie powinno chyba złego dla białych wydarzyć, no po prostu sobie będziemy grać prawdopodobnie jakoś, nie wiem, hetmanem i spróbujemy zbić, tyle. A tutaj dziurka zostanie, poszło bicie. I teraz według mnie tutaj Anand zagrywa posunięcie z dwoma wykrzyknikami, nawet trzy wykrzykniki bym dał za piękność tego ruchu, Chociaż jak się dłużej przyjrzymy, może nie będzie to aż takie trudne. No, zachęcam Was do zatrzymania materiału i spróbowania znaleźć rozwiązania w tej sytuacji. Jak zagrać białymi? Otóż, moi drodzy, Anand zagrywa gońcem na G6. W ogóle fantastyczna gra. Fantastyczna gra. O co tutaj chodzi? Grozi wzięcie hetmana. Można wziąć hetmana? Sprawdźmy. Jeżeli czarne zbijają tego hetmana, to dajemy mata w czterech ruchach albo w trzech, moi drodzy. Wieża E6. Królew 8. No, skoczek, jak się zasłania, to to samo. Tutaj wieża wybija, szachujemy wiecznie i na końcu tam jeszcze goniec H6. No, królew 8 na przykład. No, to goniec H6. Król G8. Goniec F7. Jakże to by był piękny mat w partii. No, tak nie poszło. Po końcu G6 skoczek zagrał na E7. No, tutaj e, Francuz widział, że ma kłopoty, więc już zagrał w ten sposób. I co zrobił Anand? Czy tu jest jakieś kosmiczne posunięcie dalej? no nie, moi drodzy, tutaj trzeba zagrać zwyczajnie na materiał wymiana hetmanów nastąpiła i wieża D3 prosty ruch zauważcie, nie można zbić gońca bo tracimy tutaj czarnymi wieże a jak wieża wybija, to wybija tutaj goniec i goniec ma problemy, na końcu jest zjadany to zresztą też grozi wieża B8 mnóstwo gruźb wieża na D8 zagrała szybkie wybicie nastąpiło i goniec spokojnie wrócił na D3. Jakże to jest wielka siła arcymistrzowska, gdy widzi jaka jest pozycja. Zobaczcie, nie licząc pionów, w figurach jest porówno, ale tutaj goniec ma problemy. I tak naprawdę nie widać co grać. W tym momencie Francuz poddał partię. Poddał partię, no jak zbije, to zbije. A jak goniec na przykład na H1, to jest goniec B2 na przykład. I jest w zasadzie po tym ruchu goniec F6. Kto chce grać, to czarnymi? Chyba nikt. Wszystko jest powiązane, tutaj jest powiązane wszystko. No, nie wiadomo, jak grać. To jest koniec, moi drodzy partii. Gratulujemy Anandowi. No, chociaż ta partia była oh, mnóstwo lat temu, lecz to, jak on gra w szachy, to naprawdę jest piorunujące. Zachęcam do zapamiętania nazwiska 15 Mistrza Świata. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę. Cześć.